Witajcie. Dzisiaj zrobimy pyszne cynamonowe motylki, małe i duże. Bardzo proste ciasteczka, chrupiące, idealne do kawy. Robi się je szybciutko i wymagają dosłownie trzech składników. Spróbujcie. Będzie pysznie. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od wymieszania około 150 g cukru trzcinowego, brązowego z 2 łyżeczkami cynamonu. Oczywiście możecie użyć zwykły biały cukier, również się nada. Rozwijam pierwsze ciasto francuskie i z niego zrobię malutkie motylki i to Wam też pokażę. Z drugiego zrobimy większe. Całe ciasto dzielę na 6 części. Na stolnicę sypię cukier z cynamonem. Na niego kładę kawałek ciasta francuskiego i ponownie cukier z cynamonem. Chcę, żeby cukier z cynamonem był dookoła naszego ciasta, z dwóch stron. Lekko wałeczkiem dociskam ten cukier do ciasta i zawijam z jednej strony do połowy w rulonik i z drugiej. Z każdego kawałka kroję mniejsze części, nacinam nie do końca i wywijam na zewnątrz, tak żeby powstał mi motylek. One na początku nie wyglądają zbyt ładnie i kształtnie, ale jak będą się piekły, to fajnie się zrobią. Z każdej takiej części robimy 3-4 motylki. Nacinamy i wywracamy. Nacinamy od strony tej, której się łączą ślimaki. O właśnie. I wywijamy. I kolejny kawałek ciasta w ten sam sposób. Gotowe motylki przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. W lekkich odstępach, bo one troszeczkę urosną. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni z termoobiegiem i pieczemy około 10 minut. Z drugiego opakowania ciasta zrobimy większe ślimaczki. Również na blat cukier z cynamonem. Na to rozwijamy całe ciasto. Zabieramy papier i od góry również posypujemy cukrem z cynamonem. Wszystko robimy podobnie, tylko w większym rozmiarze. Tym razem ciasta nie kroiliśmy, tylko robimy w jednym dużym kawałku, więc zwijamy, tak jak małe kawałki, również z dwóch stron ślimaczki. Jest troszeczkę szybciej, ale będą większe. Malutkie też mają swój urok. I ponownie nacinamy, wywijamy drugą stroną. Tym razem około 5-centymetrowe kawałki. Również gotowe układamy na papierze do pieczenia. One są odrobinę większe, więc będziemy piekli około 3 minut więcej. Nasze małe motylki już są gotowe, możemy wyjmować. Prawda, że ładnie wyglądają? A jak pachnie! Możemy wkładać drugą blaszkę z dużymi motylami. Pamiętajcie, 3 minuty dłużej. 13 w sumie. I gotowe! Jeszcze tylko wystygną
i można wcinać. Jeśli Wam się podobało, to udostępniajcie dalej, zostawcie łapkę w górę i próbujcie takie zrobić. Do usłyszenia!